Dzień dobry Państwu, magister Zarzycki. Jeszcze kilka uwag na temat wyborów, które się rozegrały, wyborów prezydenckich oraz kilka uwag przed wyborami parlamentarnymi, które się odbędą za kilka miesięcy. Proszę Państwa, ja na te wybory, które były i te, które będą, patrzę jak na taką partię szachów, że jest dwóch szachistów, siedzi przed szachownicą, na tej szachownicy są ustawione figury, pionki i zaczynają mecz. Z tym, że taka sytuacja. Jeden szachista jest genialny, wybitny szachista, tyle tylko, że niestety uczciwy. Czyli wykonuje uczciwe ruchy, nie oszukuje. No, krótko mówiąc, wybitny, uczciwy szachista. A po drugiej stronie kto siedzi? Hochstapler. Taka łajza, można by powiedzieć, umysłowa. Człowiek mało w szachach biegły. Aczkolwiek no, zna tam jakieś podstawowe ruchy, podstawowe zagrywki, podstawowe tam jakieś debiuty. Ale na szczęście dla siebie samego jest to człowiek skrajnie nieuczciwy, który każde łajdactwo, każde oszustwo w czasie partii jest gotów wykonać i wykona. No to znaczy, po paru ruchach na przykład zabiera bezczelnie przeciwnikowi na przykład wieżę. Gdy przeciwnik protestuje, to pokazuje ręką na publiczność, że no ludzie, no co on chce, przecież tej wieży tam nie było. Jak to nie było, kiedy była? No nie było. A ponieważ ludzie, którzy to obserwują, nie bardzo się na szachach znają, no więc nie są w stanie ocenić, czy on oszukuje, nie oszukuje. No po prostu jest dwóch zawodników i taka gawiedź, która zna grę na przykład w bierki, albo w pchełki, albo tam, nie wiem, w jakieś w kapsle. Natomiast na szachach się nie zna, no więc nawet nie wie, że tamten zabrał tą wieżę nieprawidłowo. No bo ci ludzie, którzy obserwują tą partię szachów, wiedzą, że czasami się coś zabiera z szachownicy. Ale nie wiedzą kiedy i dlaczego. Że ten jeden jest oszust, który zabiera wtedy, kiedy reguły na to nie pozwalają. No i proszę Państwa, i to jest sytuacja, którą mamy w wyborach od 1989 roku. Jest wybitny szachista, czyli pan Janusz Korwin-Mikke, który zresztą no jest bardzo dobrym szachistą, też autentycznym w tej grze szachy, w grze Go. No w brydżu to Państwo na pewno wiedzą, że jest wybitnym specjalistą tego. No ale już mówmy teraz bez ogródek o polityce. No więc jest wybitny polityk, wybitny szachista w dziedzinie polityki i jest oszust. Z tym, że ten oszust to jest taki oszust zbiorowy. To nie jest jeden zawodnik, to oni się tam zmieniają przy tej szachownicy. Raz jest taki, raz inny, czasami w 10 siedzą, czasami, tak jak pan Janusz Korwin-Mikke mówił o tej bandzie czworga, teraz ta banda potem się rozmnożyła, teraz jakieś podmianki są w ramach tej bandy. Niektórzy zawodnicy są odstawiani do muzeum, a jacyś nowi są z kapelusza wyciągani. No a pan Janusz Korwin-Mikke razem ze swoimi współpracownikami, no w zasadzie skupmy się tylko na nim, siedzi przy tej szachownicy i gra uczciwie. No i jak tutaj wygrać, proszę Państwa, w takiej sytuacji? Jeżeli tamta druga strona może zrobić dosłownie wszystko. Może zgasić światło nagle i wymienić wszystkie położenia wszystkich bierek na szachownicy. Albo zabierać bierki, albo dostawiać, albo zegar przestawiać, no robić różne cuda. Jak ja teraz dam Państwu takie ilustracje, bo ja na razie mówię tak alegorycznie, tak troszkę w przenośni, troszkę jakoś stosuję jakieś parabole, hiperbole, być może nawet elipsy, ale teraz przejdę do takich konkretów. Na przykład, proszę Państwa, w Konstytucji, zacznę tak od samego początku. Proszę Państwa, pierwsze te wybory, tak zwane wolne wybory, no czy tam prawie wolne, czy w połowie wolne, czy tam jakoś 35% wolne, no mniejsza z tym, te pierwsze wybory w 1989 roku. Jak one były zrobione? Czy one były zrobione uczciwie? Proszę Państwa, to było zrobione w ten sposób, że opozycja, znaczy była ta strona rządowa, ta strona partyjna, post-PZPR-owska, czy tam PZPR-owska jeszcze wtedy, już nie pamiętam, czy to PZPR wtedy rozwiązali, czy to trochę później, pan Rakowski kazał sztandar wyprowadzić PZPR-u z sali kongresowej, więc tego nie pamiętam, no ale była ta strona taka post-PZPR-owska, no i opozycja tak zwana. I ta opozycja, proszę Państwa, dostała gazetę, dziennik. No i ta gazeta się nazywała gazetą wyborczą, no bo to na wybory była szykowana. I to była gazeta całej opozycji. I proszę Państwa, w tej gazecie całej opozycji pisała cała opozycja, rzekomo. Nie, no proszę Państwa, ja osobiście oczywiście żartuję. Redaktorem naczelnym tej gazety został pan Adam Michnik i tam
tam tylko część opozycji, pewna część opozycji miała do niej dostęp, miała możliwość publikowania swoich poglądów. Natomiast pan Janusz Korwin-Mikke to tam zamieścił no, kilka tekstów, być może w tym początkowym okresie tam chyba było. Ja tą gazetę kupowałem na początku, bo też taki byłem z taką nadzieją trochę, może nie taką wielką, ale no, że jednak tam to będzie jakiś ten pluralizm opozycyjny czy coś tam. Ale się szybko można było zorientować, że tam jedna opcja, tak zwana lewica laicka tam dominuje, a resztę to jest tylko tak traktowane po macoszemu lub w ogóle nie jest dopuszczane do łamów. No więc macie Państwo już jedną uczciwą, znaczy jeden uczciwy w cudzysłowie ruch tej drugiej strony, tej strony kontra pan Janusz Korwin-Mikke. Dlatego, że no tutaj oczywiście mogą się Państwo zdziwić, że ja na przykład Michnika, jego grupę i całą tą tak zwaną opozycję, która się przy okrągłym stole z panem Kiszczakiem umawiała, traktuję jako jedność. Ale pan Janusz Korwin-Mikke o tym od samego początku mówił i to rzeczywiście tak jest. To była jedna grupa. To była agentura pana Kiszczaka plus jacyś pożyteczni, trochę pożytecznych idiotów, którzy nie rozumieli, że ich działalność jest na rękę tej agenturze. Przy czym ja nie przesądzam, kto tam był agentem takim już sensu stricte, że tam coś jakieś kwity podpisał, czy po prostu mógł działać sobie po tamtej stronie dzięki temu, że agentura mu na to pozwalała i dawała mu środki, możliwości. No więc proszę Państwa, no, mamy pierwszą zagrywkę nieuczciwą z tamtej strony, że ktoś miał dostęp do mediów, a ktoś nie miał. Tak samo było z telewizją, z radiem. Tamta strona, która się przy okrągłym stole umawiała z panem Kiszczakiem, miała pełny dostęp do tych mediów. Natomiast ta strona, która się nie umawiała z panem Kiszczakiem, czyli tak jak pan Janusz Korwin-Mikke, no to tam dostępu praktycznie biorąc nie miała. To tam czasami pan Janusz Korwin-Mikke raz na parę tygodni tam miał jakieś minutkę albo dwie minutki w jakimś tam programie mało oglądanym. No i tyle. Natomiast ta druga strona tam brylowała bez przerwy w każdym programie. Sam termin wyborów, proszę Państwa, w 1989 roku, czerwiec, 4 czerwca, to też była taka zagrywka związana z kopaniem po kostkach i z zabieraniem figur, dlatego że to było bardzo szybko po tym okrągłym stole. No i to było wmawiane ludziom, że to jest po to, żeby no szybko skonsumować tą umowę, żeby było tak uczciwie już, żeby tą Polskę odnowić natychmiast, po co czekać. Po co ten stary system jeszcze tam ma trwać? Zróbmy szybciutko wybory. I proszę Państwa, po co to było? No po to, żeby ci, którzy w tym okrągłym stole nie brali udziału, żeby nie mieli czasu się przygotować do wyborów, żeby to było szybko, szybciutko, żeby oni byli nieprzygotowani, żeby wybory poszły po myśli tych, którzy przy okrągłym stole się umawiali. No i tak one rzeczywiście, te wybory poszły. Pan Janusz Korwin-Mikke kandydował do Senatu z województwa wrocławskiego. Ja tam pomagałem wtedy w tej kampanii wyborczej, bo tam na ulicy Świdnickiej no, prowadziłem taką kampanię z tam jeszcze kilkoma innymi ludźmi. Pan Janusz Korwin-Mikke albo sam przemawiał wtedy na Świdnickiej, a jeżeli jego nie było, bo on jakieś inne sprawy miał, na przykład w jakiejś gazecie udzielał wywiadu, albo miał jakieś spotkanie w jakiejś salce parafialnej, załóżmy, czy gdzieś w jakiejś sali na uczelni, tam się zdarzyło też chyba wtedy, no to wtedy na tej Świdnickiej ja zabierałem głos i tam mówiłem, o co nam chodzi. Wtedy w ramach Unii Polityki Realnej działaliśmy. Znaczy, no działa pan Janusz Korwin-Mikke, ja byłem tam jakimś drobnym pomocnikiem tylko. No i te wybory pan Janusz Korwin-Mikke oczywiście do Senatu nie wygrał. Wygrał ktoś inny, tam chyba pan Modzelewski, zdaje mi się, wtedy został senatorem. Czyli człowiek o poglądach lewicowych, który całe życie te poglądy lewicowe krzewił. Najpierw w PZPR, a potem się na PZPR trochę obraził, bo PZPR przestał być na tyle lewicowy, żeby się panu Modzelewskiemu podobał, więc takie odchylenie prawicowe PZPR miał, więc pan Modzelewski to krytykował, no i nawet sobie odsiedział tam ładnych parę lat, chyba gdzieś około 10 lat, nie jestem tego pewien, ale no ale ta PZPR go źle traktowała, to prawda, no ale poglądy miał typowo lewicowe, no ale on do Senatu wszedł, on miał możliwość prezentowania tych swoich poglądów i on robił za prawicę wtedy jakby chyba nawet, no bo tak się ludziom wydawało, że no skoro PZPR było lewicowe, no to znaczy, że Solidarność jest prawicowa. I Solidarność była prawicowa, robiła za prawicę, natomiast pan Janusz Korwin-Mikke, ta prawdziwa prawica, no to nie mógł ludzi przekonać do swoich poglądów, bo nie miał na to możliwości, nie miał ani czasu, ani na to, ani pieniędzy, ani dostępu do mediów. No po prostu to była taka partyzantka.
Aczkolwiek, szczerze mówiąc, gdyby ta gra była uczciwa, no to on był najlepiej przygotowany do wyborów, dlatego że on miał program, on ten program głosił już przed 89 rokiem przez, no może i ze 20 parę lat, mniej więcej to samo opowiadał. Pisał w podziemiu, miał wydawnictwo swoje podziemne, Oficyny Liberałów, więc był politykiem już z krwi i kości. No tyle tylko, że najpierw prześladowanym przez ten ustrój, w którym żył, no a potem zrobiony w balona przez ten ustrój razem z popłuczykami tego ustroju, którzy zrobili okrągły stół. No tak to nazwijmy w jakimś może nieudolnym moim skrócie tutaj. No więc mają Państwo początek tej transformacji ustrojowej, ten 89 rok. W następnych wyborach, proszę Państwa, parlamentarnych już udało się grupce Unii Polityki Realnej, trzem posłom dostać do Sejmu, bo tam mieli jakiś wynik wyborczy, no, niewysoki, ale wystarczający do tego, żeby trzech ludzi ulokować w Sejmie. I tam ta grupka, tych trzech muszkieterów, pan Janusz Korwin-Mikke, ja pamiętam nazwiska, pan Janusz Korwin-Mikke, pan Pruchnow-Wróblewski i pan Sielańczyk, taki ze Śląska, mimo że ich było tylko trzech na 460 posłów, to narobili sporo zamieszania. Wiele wystąpień pana Janusza Korwin-Mikke no, przeszło do historii, no, wiele jego zwrotów, tam rząd różnie głupa na przykład, to się stało po prostu już powiedzeniem, no, można powiedzieć, klasycznym, jeżeli chodzi o polską politykę. Pan Janusz Korwin-Mikke zgłosił ustawę lustracyjną, czyli ta grupka trzech posłów spowodowała naprawdę przeforsowanie, znaczy to była uchwała lustracyjna, spowodowała coś, co no, potem ciążyło nad polską polityką przez wiele lat, czyli odkrycie, znaczy próba odkrycia kart agentury komunistycznej, PZPR-owskiej. No komunistycznej to może za duże słowo nawet, dlatego że ta PZPR już tak pod koniec lat 70. to już tam z komunizmem niewiele miała wspólnego. No, może no, wiele, niewiele, nie będę w to wnikał, ale od komunizmu już sporo odeszła. No więc agentury służb specjalnych po prostu. Z tym, że ta uchwała lustracyjna, którą zgłosił pan Janusz Korwin-Mikke, miała na celu, znaczy miała tam pewne swoje cele, no takie cele, żeby ludzie na wysokich stanowiskach rządowych nie byli szantażowani swoją przeszłością przez obce agentury. No więc ujawnienie, że byli agentami UB czy SB, czy tam jakieś, no chodziło głównie o te służby, no to było takie oczyszczenie życia politycznego. Tak miało być to zrobione. Pan Macierewicz, który był wtedy ministrem spraw wewnętrznych, tej uchwały nie wykonał tak jak należy, dlatego że ujawnił tylko tych agentów, którzy nie przeszli, tych mniej ważnych, którzy nie przeszli pod władanie UOP-u, który powstał po 89 rokiem. Także ta najważniejsza agentura nie została odkryta i to potem tak wyłaziło po kawałku te różne agenturalne zależności, a wiele z nich to ludzie się domyślają, albo tam ktoś coś widział. Była taka komisja Michnika, która tam sobie buszowała bezkarnie po tych różnych szafach esbeckich. No ale ta sprawa nie została wyczyszczona tak jak być powinna. Pan Janusz Korwin-Mikke mówi, że nawet gdyby wiedział, że to będzie tak zrobione, to w ogóle by tej uchwały nie zgłaszał. No ale proszę Państwa, no tak czy inaczej. Chcę powiedzieć taką rzecz, że sporo zamieszania pan Janusz Korwin-Mikke tam, pozytywnego zamieszania w tym Sejmie zrobił. No zgłaszał chociażby takie projekty ustaw o tym, żeby rządowi nie wolno było zadłużać państwa, żeby nie wolno było przyjmować ustawy budżetowej z deficytem, co było wyśmiewane przez ówczesnych tam rządzących i ówczesnych posłów. A gdyby to zostało przyjęte, to ten ogromny garb długu, który na nas ciąży i na naszych dzieciach, na naszych wnukach będzie jeszcze być może ciążył, no tego garbu by nie było. No proszę Państwa, skracając ten wątek, powiem tylko jedną rzecz. Że ten szachista, który siedział po drugiej stronie, to w następnych wyborach już zadziałał w taki sposób, żeby ta grupa do Sejmu się już nie dostała. Dlaczego? No wprowadzono 5-procentową taką zaporę. Należało mieć 5%, żeby być w Sejmie. Czyli niby mamy w Konstytucji zapis, że wybory są proporcjonalne, ale tak naprawdę są nieproporcjonalne, dlatego że ta zapora 5% powoduje, że partia, która uzyskałaby na przykład 4,5%,
procentu głosów, która powinna mieć w takim razie zgodnie z proporcją 4,5% posłów w parlamencie, to nie, nie ma ani jednego. No i już ten nasz ruch, Unia Polityki Realnej, wtedy do Sejmu się nie łapał, dlatego że no media działały tak, jak działają do tej pory, czyli wiadomo, szkalowały, przemilczały, wykoślawiały to, co mówi pan Janusz Korwin-Mikke, wmawiały różne brednie na jego temat i nie dopuszczały go do czasu antenowego, na łamy gazet i tak dalej. Oczywiście pan Janusz Korwin-Mikke założył własną gazetę, ten tygodnik Najwyższy Czas, no i dzięki temu tam swoją działalność i swoje poglądy szerzył. Ale to było za małe, żeby pokonać media, które działały w milionowych, że tak powiem, nakładach. I proszę Państwa, no i poprzez następne kilkanaście lat bardzo wytężonej działalności, my ten próg 5-procentowy zaczęliśmy pokonywać. Już w różnych sondażach, no i zresztą w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ten próg dla nas już nie był problemem. To proszę Państwa, co ten zawodnik po drugiej stronie, ten nieuczciwy, w tym momencie jaki ruch wykonuje? No wykonuje ruch taki, że wpada na pomysł, żeby zrobić JOW-y. Czyli w tym momencie już nie trzeba mieć 5%, żeby znaleźć się w parlamencie, tylko trzeba w danym okręgu wygrać. Czyli trzeba mieć no, kilkadziesiąt procent. I w tym momencie jest znowu, że tak powiem, pozamiatane, dlatego że jeżeli tamta druga strona ma znowu główne media, a my mamy no, ten Najwyższy Czas plus internet tylko, to jest sporo, to już jest sporo, to nie jest nic, to się liczy, to ma swoją wagę, no ale w stosunku do mediów ogólnopolskich, telewizyjnych, trzech telewizji ogólnopolskich, wielkich dzienników, wielkich tygodników, które mają duże nakłady, bo mają duże środki na to, bo na przykład spółki Skarbu Państwa tam lokują swoje reklamy i dzięki temu te gazety mają fundusze na wydawanie w wielkim nakładzie swoich poglądów, no to nie jesteśmy w stanie tej bariery pokonać znowu masowo. Czyli znowu będziemy zmarginalizowani, gdyby te JOW-y weszły w życie. Czyli zmiana reguł gry znowu w trakcie rozgrywki, można powiedzieć. Tej rozgrywki między panem Korwin-Mikke i grupą ludzi wokół niego, a tą drugą stroną, która chce zachować status quo, że chce, żeby było tak jak jest. Czyli chce, żeby ten system, który zaprojektował pan Kiszczak w 1989 roku, no i tam ludzie wokół niego, no żeby on sobie dalej trwał. Proszę Państwa, no w tym momencie chyba ten filmik jest już na tyle długi, że ja go zakończę. Pokazałem, nie będę go jeszcze kończył. Proszę Państwa, tylko taka rzecz, że sytuacja wydaje się beznadziejna. No po prostu ten nieuczciwy szachista potrafi może zrobić zawsze wszystko. Więc jaka jest szansa na to, żeby z nim tą rozgrywkę wygrać? Proszę Państwa, to jest właśnie tak, moim zdaniem, taktyka pana Korwin-Mikkego. Albo świadoma, albo może nawet nieświadoma, ale raczej chyba świadoma. Po prostu on robi jedną rzecz w każdych wyborach, i przed wyborami, i po wyborach, i między wyborami. On po prostu, to ten bierny tłum, który ogląda tą rozgrywkę szachową, przy okazji każdych wyborów i między wyborami, szkoli, no tłumaczy tym ludziom, jak... Na czym to wszystko polega? Więc ten bierny, ta bierna widownia, która nie zna się na szachach, z każdym rokiem zna się trochę lepiej. I to jest nasza nadzieja, że w pewnym momencie ona tą łapę, która w jakichś tam ciemnościach próbuje zmieniać figury na szachownicy, po prostu złapie, przytrzyma i powie: o, hola, kochani, tutaj oszukujecie. Tutaj na tej szachownicy tak nie było. I proszę Państwa, i dzięki temu ja mam nadzieję, że w pewnym momencie ludzie, którzy mają te rozsądne poglądy, czyli pan Janusz Korwin-Mikke i, no i ta grupa wokół niego, taki ludzie jak pan Michalkiewicz, jak pan Zomer, jak pan Wipler, jak pan Berkowicz, jak Dawid Lewicki, który tutaj dzielnie działa w Świętokrzyskim, że w końcu ci ludzie będą mieli do powiedzenia dużo w naszym państwie i ono będzie wyglądać zupełnie inaczej niż wygląda. No, w tym momencie zakończę ten filmik. Żegnam Państwa.
do tego, co mówiłem poprzednio, jeszcze tylko taka dokrętka, o czym zapomniałem, że tych dwóch szachistów charakteryzuje się tym, że pan Janusz Korwin-Mikke wypowiada się uczciwie zawsze i o swoich przeciwnikach, i o swojej taktyce, i w ogóle o wszystkim, krótko mówiąc. Natomiast druga strona jest nieuczciwa. Czyli na przykład druga strona wmawia opinii publicznej, wmawia wyborcom, że pan Janusz Korwin-Mikke na przykład jest miłośnikiem Hitlera. A nie jest miłośnikiem Hitlera, proszę Państwa. Skąd ja to wiem? Ja to wiem chociażby z tego, że w Stańczyku, który jeszcze wydawany był podziemnie, były teksty, na przykład tam był tekst Misesa, zdaje mi się, na temat Hitlera, który pokazywał, że to, co się ja uczyłem w szkole, jeszcze tej takiej PZPR-owskiej szkole, że Hitler to był wielki zbrodniarz i tak dalej, ale przynajmniej gospodarkę to on umiał o nią zadbać, że wyprowadził Niemcy z kryzysu, że dał ludziom pracę, że budował autostrady, że rozwijał przemysł i tak dalej. To Ludwig von Mises, wybitny ekonomista, pokazywał, że to są brednie, że Hitler był idiotą, jeżeli chodzi o... no i zbrodniarzem, jeżeli chodzi o działalność militarną, polityczną, ale jeżeli chodzi o gospodarkę, to był takim samym idiotą, był po prostu socjalistą. Że krzewił socjalizm na pełną parą tam w Niemczech i te Niemcy poprzez długi były rozwijane i w 1939 roku po prostu spłaty tych długów byłyby już wymagalne i po prostu by zbankrutowały. I Hitler dlatego wywołał wojnę, między innymi dlatego. No a szykował się do niej, to jest druga sprawa. Więc no, chociażby taki drobiazg tutaj Państwu pokazuje, że wmawianie hitleryzmu w pana Korwin-Mikke no, jest kompletnym idiotyzmem. Pan Janusz Korwin-Mikke też wiele razy się wypowiadał, kilka razy na temat tego, że działalność tych różnych edukatorów, seks-edukatorów, ta edukacja seksualna, to ciągle gadanie o pedofilii w mediach, ściganie tych różnych pedofili tak poprzez media, a nie poprzez działalność policji, która łapie danego delikwenta i po prostu wsadza na parę lat do więzienia w zależności od tego, czego się dopuścił, a nie robienie tego, tylko mówienie o tym, gadanie, rozpowiadanie, to jest krzewienie pedofilii, to jest fatalne. No więc... ponieważ pan Janusz Korwin-Mikke zwrócił na to uwagę, no to zaczęto wmawiać mu, że on chce krzewić pedofilię, że on chce, żeby pedofilia nie była zwalczana, bo skoro nie chce o niej gadania w mediach, to znaczy, że chce, żeby ona była krzewiona w takim razie, żeby pedofile mieli się świetnie. No i już mają państwo ruch tamtej drugiej strony, kompletnie nieuczciwy. W tych ostatnich wyborach to wmawiano, że pan Janusz Korwin-Mikke chce strzelać do górników. Proszę Państwa, no jaki miałby interes pan Janusz Korwin-Mikke w strzelaniu do górników? To nawet pana Michalkiewicza zapytano się na jednym ze spotkań, czy on też chciałby strzelać do górników. To pan Michalkiewicz powiedział, że no może nie do wszystkich, bo część by zostawił na rozmnożenie tych górników. No proszę Państwa, no tak absurdalne rzeczy są przez tą drugą stronę robione, ale one... Ta bierna gawieć, która siedzi wokół szachownicy, ponieważ no, nie zna się na wielu sprawach, więc to łyka, więc część z tych ludzi, znaczy no, duża część nawet, to wszystko wierzy w te brednie. Natomiast jak działa pan Janusz Korwin-Mikke? Pan Janusz Korwin-Mikke mówi prawdę, nawet czasami niewygodną prawdę. Nie stosuje jakiejś demagogii, nie stosuje jakichś tam takich chwytów, które ułatwiałyby mu życie. On, jeżeli ktoś go zapyta o swojego przeciwnika i on widzi jakieś dobre strony w tym przeciwniku, to jeszcze, że powie, że na przykład no, załóżmy, że ten i ten na przykład minister, no to owszem, narobił masę głupot, ale w tej jednej sprawie postąpił bardzo, bardzo dobrze. To jak Państwo znają publicystykę pana Korwin-Mikke lub jego wypowiedzi na przykład na YouTube, to ma wiele takich wypowiedzi, gdzie chwali tych swoich przeciwników za coś tam, że no, mogli zrobić jeszcze gorzej, a nie zrobili tego. Albo on oparli się jakimś naciskom, żeby podwyższyć podatki, minister był naciskany, a jednak nie podwyższył. No to dobrze. Na przykład był pogrzeb generała Jaruzelskiego i pan Janusz Korwin-Mikke tam zapytany na jakiejś konferencji prasowej, no powiedział, że asysta taka wojskowa była na miejscu. No, był to generał wojskowy, o wojsko dbał. No więc...
asysta, asysta wojskowa, pogrzeb z honorami jakimiś tam wojskowymi, był zupełnie na miejscu. Co nie znaczy, że cała działalność pana Jaruzelskiego jest przez pana Korwin-Mikkego pochwalana. No nie, no przecież on ją zwalczał. On całe swoje życie dorosłe zajmował się zwalczaniem wielu aspektów działalności generała Kiszczaka. Ale akurat to, że on był dobrym wojskowym, to jest inna para kaloszy. No po prostu dbało wojsko. Co jest rzeczą zrozumiałą. No, był generałem armii tej komunistycznej początkowo, czy potem takiej trochę bezideowej, ale trzymającej sojusz ze Związkiem Radzieckim. I tam o wojsko autentycznie dbano. No i generał Jaruzelski, przepraszam, z tym Kiszczakiem tutaj mi się coś mąci, dbał. Nie był alkoholikiem, tak jak wielu innych tutaj naszych dygnitarzy. Ja nawet rozmawiałem z kilkoma wojskowymi, moimi kolegami, którzy są w wojsku obecnie, i oni mieli kontakt z wojskowymi ówczesnymi, którzy wtedy za Jaruzelskiego jeszcze byli w wojsku, no i oni to potwierdzają, że rzeczywiście o wojsko dbał. No na ile potrafił. Armia powinna być zawodowa, proszę Państwa, to pan Janusz Korwin-Mikke też głosił to od kilkudziesięciu lat, więc akurat ten aspekt nie był dobry, no ale w tym momencie to pomijam. Inni, na przykład w czasie pogrzebu generała Jaruzelskiego, no starali się jak najwięcej na niego napluć. I słusznie, i niesłusznie. I krytykowali go i za to, co zrobił źle, i za to, co zrobił dobrze. Po prostu, ponieważ to jest... tą krytyką chcieli się uwiarygodnić. Jacy to oni są radykalni, jacy są antykomunistyczni. Pan Janusz Korwin-Mikke nie robił tego. Była kwestia na przykład tych emerytur esbeckich, gdzie tam wniesiono ustawę, żeby byłym esbekom emerytury pozmniejszać. Pan Janusz Korwin-Mikke przeciwko temu protestował, mimo że ci esbecy go wsadzali do więzienia, mimo że mu tam zabierali na nakłady jego wydawnictw podziemnych, mimo że on z nimi ich zwalczał. Ale pan Janusz Korwin-Mikke ostrzegał, że jeżeli będzie się manipulować przy emeryturach esbeckich, to jest tylko wstęp do tego, żeby manipulować przy emeryturach wszystkich ludzi. No i wtedy były straszne ataki na niego. No bronię esbeków, bronię emerytur, jakichś tam wielkich emerytur esbeckich. Jaki to jest głupi, niedobry człowiek. Jaki to wyszło szydło z worka, że to jest tak naprawdę poputrzyk komunistów. No ale proszę Państwa, no minął rok czy dwa i zamanipulowano przy emeryturach wszystkich ludzi. To znaczy, te emerytury z OFE zostały zlikwidowane, czyli ten drugi czy tam trzeci filar, ja już nie pamiętam jak to tam się te filary nazywały, ale po prostu to zostało zagrabione przez państwo, czyli prywatne pieniądze rzekomo prywatnych ludzi zostały im zabrane. To jest jedna manipulacja, jedno złodziejstwo, a drugie to takie, że zostały zmienione reguły przychodzenia na emeryturę. No wiedzą Państwo, że była ta wielka awantura z podwyższeniem wieku emerytalnego, czyli prawo zadziałało wstecz. Ktoś, kto pierwszą składkę płacił, wiedząc, jeżeli to była kobieta, że będzie miała emeryturę w wieku 60 lat, nagle się okazuje teraz, że będzie miała w wieku 67 lat. Czyli zmieniono reguły. Co było wstępem do zmieniania tych reguł? Ano zmienienie reguł wypłacania emerytur esbekom. Pan Janusz Korwin-Mikke nie bronił esbeków jako esbeków, jakichś ich łajza, przekrętów czy jakichś złych rzeczy, które robili. Po prostu nigdy nie protestował przeciwko temu, że jakiegoś tam esbeka za jakieś rzeczy, które zrobił kryminalnie, że tak powiem, że go ścigano, że go nawet załóżmy, że go wsadzono. To nie o to chodzi. Ale emerytura nie powinna być narzędziem walki politycznej. No po prostu to jest pewne świadczenie. Reguł trzeba dotrzymywać, nawet reguł w stosunku do swoich przeciwników. Bo jeżeli się reguł nie dotrzymuje w stosunku do jednej grupy, to się nie dotrzyma do żadnej grupy. I to mówi pan Janusz Korwin-Mikke. Czy to mu przysparzało popularność? Niekoniecznie. Raczej pewnie nie. No ale on po prostu tak uważał, że tak jest słuszny, i on o tym mówił. No i to jest po prostu taki jeszcze dodatkowy, dotykowa moja uwaga na temat tego, jakim szachistą jest pan Janusz Korwin-Mikke, a jaka jest ta druga strona. Ta druga strona kłamie, wmawia, oszukuje, nawet nie tylko w tym, co
postanawia, ale w tym co mówi. Pan Janusz Korwin-Mikke nie. Pan Janusz Korwin-Mikke mówi prawdę. Mówi prawdę na temat swoich zamierzeń i mówi prawdę też o swoich przeciwnikach. Nie wymyśla niestworzonych historii na ich temat, nie powtarza różnych bredni, które plotka jakaś tam niesie, tylko mówi o przeciwnikach prawdę. Wtedy, kiedy zasługują na jakąś tam pochwałę o coś, to nawet ich jest w stanie pochwalić. Żegnam Państwa.